Hejka, tu JJ-ka i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w końcu doczekaliśmy się halloweenowej aktualizacji, która pojawiła się właśnie dziś rano i tym samym na moim koncie pojawił się dzisiaj nowy zadymiarz, o którym już wcześniej wspominaliśmy, czyli Ems. Pamiętajcie, że Ems jest zadymiarzem, którego możecie odblokować zupełnie za darmo po przekroczeniu 8000 pucharków, także szybciutko wbijajcie te pucharki, ja za was wszystkich bardzo mocno trzymam kciuki. Oczywiście zaraz sobie tą postać przetestujemy, zobaczymy jak ona wygląda, jak się zachowuje na mapie, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym wam przypomnieć o konkursie na 3 pakiety 170 gemów. Jak już wspominałam, konkurs odbywa się na Instagramie, musicie tylko wejść na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu i pod moim najnowszym zdjęciem oznaczyć 3 swoich znajomych. Ważne jest to, abyście nie oznaczali żadnych sławnych youtuberów ani influencerów, tylko żeby to byli faktycznie wasi znajomi. Poza tym oczywiście zafollowujcie mnie na Instagramie i miło by było, gdybyście pod tym filmem również zostawili łapeczkę w górę. Pamiętajcie, że konkurs trwa do dzisiaj wieczora i dzisiaj na swoim Insta Stories ogłoszę wyniki i udostępnię 3 osoby, które wygrywają pakiety 170 gem. Mam nadzieję, że wszyscy już wzięli udział w konkursie. Pamiętajcie, że to nic nie kosztuje, a możecie tylko zyskać, więc ja za was wszystkich jeszcze raz bardzo mocno trzymam kciuki, a teraz przejdźmy na moje konto, aby przetestować nowego zadymiarza. Okej, moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już na moim koncie. Brawl Stars ma teraz śliczne fioletowe tło, na którym latają duszki. I wejdźmy teraz w zadymiarze i upewnijmy się, czy aby na pewno odblokowaliśmy już naszą nową zadymiarę Ems. I mamy naszą nową zadymiarę, trochę przypomina zombie, trochę mumię, ma jasnofioletową skórę, ciemnofioletowe włosy, ogromne kolczyki w dłoni, jak wiadomo trzyma spray do włosów, telefon, no i przepiękna torebeczka w kształcie nietoperza prawdopodobnie, tak mi trochę przypomina nietoperza. Okej, to skoro już wiemy, jak prezentuje się Ems, to teraz czas przetestować ją w trybie solo. Okej, moi drodzy, lecimy z pierwszą gierką Ems. Najgorsze jest to, że totalnie nie wiem, jak nią grać jeszcze. Tutaj widzę, o, jest kolejna Ems. Na pewno będzie mnóstwo tej postaci dzisiaj na mapie, więc trzeba mega uważać, no bo każdy ma taki sam atak. Okej, ja ją troszeczkę obiłam, tylko że muszę teraz mega uważać, bo też trochę... O nie, zginęła sama od burzy, najlepiej. Dobra, mam 2 kuby, więc nie jest źle. Tutaj Ems się bije z botem. Fajnie by było ich tutaj podhaczyć też, skorzystać troszeczkę. I chcę sobie też jak najszybciej nabić ulcika, żeby pokazać wam, jak on działa. No i sobie też, no bo sama też nie wiem, jak on działa. Okej, obijamy tego bota. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O, przejęliśmy bocika, najsik. Tylko nie wiem, czy nam się uda go tak szybko pokonać. Ale chyba nie powinno być większych problemów. Już ma 6 życia. Dobra, odejdę dalej. Nice, 4 życia. I zaraz będziemy mieli 3 power cubesy za darmo. Nice! Okej, jestem mega zadowolona. 5 zadymiarzy w grze, 5 power cubesów, jeszcze tylko ulta nabić i będzie elegancko. Okej, tutaj jest kolejna Ems na drugim poziomie. Najgorsze jest to, że wszyscy zadymiarze są tacy sami i muszą utrzymywać od siebie taką samą odległość. O nie, kolejny bot się respi. Kolejny bot, tutaj jest Ems. Dobra, zabiłam tą drugą Ems. Idę tędy, tracę życie. Najgorzej. Zostawcie mnie Dobra, mam ulta, jest wielkie starcie, moi drodzy, ja się muszę troszeczkę uleczyć. Ja mam 7 kubów, więc mam przewagę, powinnam to wygrać. Okej. Zamykamy? Zamykamy? Musi nam się udać to wygrać. I uwaga, i nice! Razem z botem udało nam się pokonać ostatnią Ems na tej, przedostatnią Ems na tej mapie i tym samym zdobywamy pierwsze miejsce. A teraz czas sprawdzić Ems w trybie duo. No i okej, moi drodzy, jesteśmy w trybie duo razem z Farelem, który będzie grał 8-bitowcem. Siemanko. Siemka i jesteśmy na cmentarnej zmianie, czyli od razu spada nam życie i musimy jak najszybciej atakować, żeby to życie nam wróciło. Tutaj idzie Bull z Shelly. Dobra, zamykamy ich. Tak, oni są poobijani mocno, teraz ich zaraz burza zabije, nie da się Dobra. To obić, pięknie. Nice, udało się zabić, mamy 2 power cubesy. 8-bitowiec jest naprawdę mocny na ten tryb, ponieważ ma dużo życia tak. I daleki zasięg. No, to jest fakt. Okej, tam jest Tara, czy kto to? Colt.
kolcik. Okej, okay. I to jest właśnie mega utrudnienie, że postacie są niewidoczne i nie widzisz na pierwszy rzut oka. Wow, dobra, ult, nie widzisz na pierwszy rzut oka, co to za zadymiar. Dokładnie, wielkie starcie, już nice, szybko nam poszło. Dobra, ja się muszę... Przecież ja się nie uleczę bez... Kurczę, padłam. Przecież ja się nie uleczę bez obijania kogoś. Tak. Chciałam uciekać w krzaczek, żeby się uleczyć. Obiłem, ładnie. Mega obiłem. Ciężko, nice. Ja mam dużo życia, teraz biorę na przetrwanie. Nawet nie muszę atakować, tak okay. naprawdę. Ten gdzie poleciał na tej wyrzutni gdzieś do strefy. Okay. Ja nawet nie muszę atakować, zobacz, już mam 6000 życia, ale mają po 200. Nice, i zabijam i mamy pierwsze miejsce, elegancko. Łatwo. Łatwo, takie duo na ten tryb, na tą mapę się sprawdza, także możecie grać. Okej, lecimy z kolejnym duo, tym razem Farel zmienił sobie postać i będzie grał Piperką. Zobaczymy, jak nam pójdzie tym duo. Tutaj jest Szelka, więc od razu, o widzę, że jest, śpi. Dobra, nice, zabiliśmy ją elegancko, pam. Ja zaraz będę miała już ulcika. Kurczę, nie mogę dosięgnąć tej pam jednak. Ja muszę tak być ostrożna. Muszę najlepiej się przykampić w krzakach tą Ems. Tak, to możesz stać, kampić. Ja tutaj będę ich cały czas ganiał. Ej, tutaj uważaj, chodź tu, pomóż mi. Dobra, podałam sobie radę. Czekaj, ból cię dojeżdża, okej. Dobra, ja sobie tego bóla jeszcze poobijałam. Żeby zrespić sobie życie. Nie mogę dosięgnąć Szelki. Bardzo słaby zasięg ma ten spray. Tam na dole się leją. Dobra, idziemy. Dobra, obiłam ich. Jednego zabiłam i została została Ems. Musisz ją tam... Kurczę. Dawaj ją. Dasz radę. Poszła w drugą stronę, okej. Okay. To pam? Tak, pam. Jeszcze jeden jakby ci taki wszedł. No ale już nie miałem niestety rakietek. Na amunicji w parasolce. Szeli od góry. Uciekła gdzieś. Okej, okay, ja jestem na środku. Wow! To był El Primo chyba nawet, tak. Tak, El Primo mi bije. Ult? Nie, nie dałam rady, nie przeżyłam tego. Z El Primo na blisko nie mam szans, niestety. Dobrze, uciekaj i obijaj. Moc... Dobrze. Najgorsze jest to, że mamy jednego Powercubesa. Tutaj jest bardzo mało skrzynek na tej mapie, co nie? Jest bardzo mało, tak, ale życie jest cały czas przywracane, więc wiesz, nie potrzeba tu dużo. Tu w ogóle są skrzynki na tej mapie. Dobra, sprayuj cały czas te krzaki. Okej, my jesteśmy w dobrym miejscu, wiesz? Dobra, ta Szelka dostała. Mocno, mocno. Ten ból tam się leczy. Szybko, szybko, szybko. Tego bóla. Uwaga. I strzał. Nie, uleczył się cały, ale go zbejtował. Dawaj, bomba. Dawaj. Bomba. Chodź nawet w burzę. Bomba. Jest. Jezus, co to było. W ogóle dlaczego ten ból miał tyle życia, skoro ja przed chwilą go tak ubiłam, że on prawie padł? Ponieważ jak kogoś zabijesz, to ci całe życie przewraca. Aha, no tak. A on zabił mnie, najgorzej. Okej, moi drodzy, to skoro przetestowaliśmy sobie już Ems, to teraz czas na inną postać w tym trybie na tej mapie, bo może akurat spieszy się dużo lepiej. Farel grał ośmiobitowcem, bardzo dobrze mu szło, więc jestem mega ciekawa, jak właśnie sprawdzi się ośmiobitowiec w trybie solo na tym trybie. Tutaj już widzę, Leon ma ulcika, ale ja też mam ulta, więc elegancko, elegancko zabijamy tego bóla. Zabijamy bóla. Dobrze, obiliśmy go na maksa. No i elegancko, mamy drugiego powerkie psika. W ogóle na tym trybie nie ma totalnie skrzynek. A ja mówiłam, jak graliśmy duo, że tutaj jest bardzo mało skrzyneczek. Tutaj w ogóle nie ma skrzynek, to jest najlepsze. Okej, ja sobie tu postawiłam swoją wieżyczkę. Musimy obić tą pam. Bardzo dobrze, udało nam się ją zabić elegancko. Proszę mnie tutaj nie obijać. Zostało 3 zadymiarzy w grze. Muszę jak najszybciej... Dobra, zabiłam, mam full życia. Gdzie jest teraz ten kolejny zadymiarz ostatni? Gdzie on się czai? Gdzie on się czai? Dawaj tu. Nie no, co jest? Ja nie będę nigdzie wychodzić, bo się boję. Ja będę tu w krzaku siedziała i patrzyła, czy on czasami
Tam jest! Misiu kolorowy, życie ci spada! Życie ci spada, nie wygrasz tak! Okej? Okay? Chodź do mnie! No proszę! Okej? Okay? Przecież to jest normalne, że to ja wygram, bo... Skoro on mnie w ogóle nie atakuje i chcę czekać do końca. Wow! Dobrze! Ale chciał mnie zrobić bambuko, chciał mnie podjechać z krzaków, ale mu się nie udało, ponieważ jestem szybka jak strzała i zabiłam go pierwsza. Okej, moi drodzy, a więc to by było na tyle z tego odcinka. Przetestowaliśmy sobie Ems dzisiaj w różnych trybach, sprawdziliśmy jak działa nowy tryb. Jak sami widzieliście, 8-bitowiec świetnie sprawdza się w nowym trybie cmentarna zmiana. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy macie już odblokowaną Ems i jak wam się ta postać podoba. Ja muszę się jeszcze troszeczkę do niej przyzwyczaić, bo jak na razie totalnie nie potrafię nią grać. Nie zapomnijcie również o konkursie, wbijajcie na mojego Instagrama, link macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Zostawcie łapkę pod tym filmem, subskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po 300 000 subskrypcji. No i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!